Cześć, z tej strony Wojtek z To Wszystko Wino Elfów. Dzisiaj kolejna część opisu świata Chronopi, frakcje. No i notabene padło na elfy. Elfy. Świat ogarnęły płomienie. Książę Helikan i Walmir, nieślubne dzieci miecza, walczą ze sobą na śmierć i życie. A ta dumna wyspa pada w płomieniach szturmu oddanych. Elfy, martwe elfy, powracają jako wrogowie wskrzeszeni. Słońce staje się coraz bardziej czarne. Wiatr, dzięki któremu kwiaty lotosu rozwijały, przeradza się w mroźną wichurę. Pałac i kryształowe miasto są czerwone od krwi. Ja sam siedzę bezradny, a wszyscy zjadacze losu umarli lub oszaleli. Mój umysł zmusza ciało do działania. Pełznę do ostatniego lotosu, mając nadzieję, że da mi tyle siły, bym umarł z honorem. Klęczę, jęcząc. Kiedy przychodzi po mnie śmierć, czterech mrocznych proroków wchodzi do mojego pałacu. Mojego pałacu! I chciała pokryć tą krwią mego ludu. Ich obrzydliwe twarze wykrzywia uśmiech. Wiedzą bowiem, że życie opuszcza me ciało. Że oto umiera ich ostatni przeciwnik. Świat poddaje się oddanym. A wszystko dlatego, że nie potrafiliśmy się zjednoczyć. Fragment wizji Zazena. 13 księcia kryształowego lotosu. W społeczeństwie elfów znaczenie ma jedynie potęga i bogactwo. Starożytny system domów szlacheckich tworzy pewnego rodzaju rodowe dziedziny, ale elfy i tak rzadko kiedy uznają granice, wierząc, że mogą podróżować wszędzie tam, gdzie zechcą. Przez stulecia dwa domy miały największe znaczenie: dom Heliosa i dom kryształowego lotosu. Ostatnio pojawił się trzeci dom, obsydianowego węża, który zdobył znaczną potęgę. Mroczne plotki mają swój początek na obsydianowym dworze. Mówią o czasach, kiedy panował inny dom. Dom, o którym teraz nikt nie mówi. Dom, którego członkowie dokonali tak plugawych czynów, że elfy usunęły ich ze swojej historii. Oraz wszelakie zmiany o nich. Dom wielkiego lorda i wielu innych w językach, którymi żaden śmiertelnik nie jest w stanie mówić. Wszystkich przynależnych do tego domu elfów przeklina się, bowiem oddawali oni otwarcie cześć mrocznemu panu. Dopiero po latach terroru inne domy zaczęły działać. Daleki przodek księcia Zazena stracił swoją córkę, którą porwał książę Remoran, głowa domu cienia. Niedługo później elfy wyruszyły na swych mrocznych rywali. Choć wydawało się, że jest to skazane na niepowodzenie, dom kryształowego lotosu był w tych czasach o wiele mniej potężny niż dzisiaj. Jednak do sił księcia przyłączyły się inne domy. I tak oto wielka armia wyruszyła na mroczną cytadelę. Stając w samym sercu krainy, której nazywamy teraz Ziemiami Grozy. Nazwę tę zawdzięcza ona magii zjadaczy lotosu. Obu walczących ze stonu, którzy zniszczyli wszelkie rozwijające się tutaj życie. Zjednoczone siły domów zwyciężyły, zabito wszystkich żołnierzy przeciwnika, a miasto zrównano z ziemią. Najeźdźcy chcieli się upewnić, że nie pozostanie nawet jeden kamień, który przypominałby o mrocznym domu. Dlatego też zabito wszystkich wrogów, a przynajmniej tak się im wydawało. Dziś niektórzy sądzą, że wielu zdołało uciec i przez lata żyło pośród innych elfów, czekając na dzień, w którym odbudują swój dom. Te same źródła utrzymują, że matka księcia Walmira była bezpośrednim potomkiem plugawych elfów i pragnęła przywrócić potęgę zapomnianego domu. System domów, który określa granice społeczeństwa elfów, jest bardzo trudny do zrozumienia dla innych ras. Największym problemem jest to, że elfy nie akceptują granic państw, chyba że ktoś zmusi je do tego siłą. Jednak nawet wtedy święcie wierzą, że nikt nie powinien ograniczać ich prawa do podróżowania po świecie. Kiedyś tak było. Po śmierci jedynego króla, a jeszcze przed rozpadem triady, królestwo elfów było największym państwem świata. Ale to było kiedyś. Od powrotu jedynego króla upłynęło wiele czasu, nim Walmir zdobył potęgę, a jego dom obsydianowego węża znaczenie. Wszyscy pamiętają zdradę i masakrę klanu Smoka, której dopuścił się elfi książę. Niektórzy twierdzą, że właśnie ta rzeź umocniła, a nawet zwiększyła znaczenie domu obsydianowego węża. Elfy mogą dożyć 200 lat,
a nawet więcej, jeżeli korzystają z tajemniczej mocy kwiatów lotosu, które spowalniają proces starzenia. Ponoć Zazen, władca domu kryształowego lotosu, żyje od ponad 300 lat i dopiero teraz jego ciało zaczęło wchodzić w wiek starczy, choć umysł pozostał nadal sprawny i bystry. Kierowany przez księcia dom nadal sprawuje znaczną część produkcji magicznych roślin, na których opiera się społeczeństwo elfów. Lotos nie tylko służy jako lek na różne dolegliwości, ale również zapewnia magiczne moce tym, którzy go jedzą. Przyrodnim bratem Zazena był książę Chropus, który założył dom obsydianowego węża i był odpowiedzialny za masakrę pierworodnych po śmierci jedynego króla. Częstym rywalem i sprzymierzeńcem głowy domu kryształowego lotosu był przywódca szlachetnego i opartego na wojskowych tradycjach domu, książę Helios, który stawiał honor ponad wszystko. Gorzka ironią historii jest to, że został otruty przez własnego nieślubnego syna. Śmierć Heliosa doprowadziła do wzrostu znaczenia domu obsydianowego węża, któremu przewodzi Walmir i jego siostra. Największe znaczenie mają więc trzy domy, które nieustannie walczą ze sobą o zdobycie kontroli nad całym społeczeństwem elfów. Konflikty toczą się również pomiędzy domami o mniejszym znaczeniu, także starają się zdobyć coraz większą władzę. Gdyby wszystkie elfy zjednoczyły się pod wodzą jedynego władcy, tak jak to miało miejsce w przypadku księcia Chropusa, z pewnością opanowałyby cały albo znaczną część świata. Książę Zazen docenia znaczenie współpracy pomiędzy rasami, szczególnie że groźba oddanych staje się coraz bardziej realna. Dlategoż też narady wojenne, którym przewodzi, a które odbywają się w jego pałacu, mają wstęp przedstawiciele innych czterech ras. Zazen wspiera również aktywnie jedynego króla i czarnokrwistych, którzy odpierają ataki mrocznej floty. Pomaga także księciu Heliacowi w walce z siłami mrocznych. Czasem udaje mu się nawet zmusić Walmira, by ten wsparł swoich rodaków. Jego flota nieustannie patroluje archipelag Kłów Smoka. Niestety, pomimo usilnych starań, Zazen stracił port Marian, który zajęła horda oddanych. Jest również cały czas uwikłany w pomniejsze potyczki z wojskami czarnokrwistych. Trzeba jednak przyznać, że Wyspa Ogród jest bardzo dobrze chroniona. Każdy z elfich książąt walczy ramię w ramię z innymi rasami. Poza Walmirem, który nie musi się niczego obawiać, bowiem bezpośrednio nie zagraża mu żadna siła, więc sam może wybierać konflikty, w których chce wziąć udział. Książę zdaje się nie robić nic, albo bardzo niewiele. Ale myliłby się każdy, kto uważa, że jest to prawda. Walmir ma dalekosiężne plany i cały czas pracuje, by wprowadzić je w życie. Miasto. Można powiedzieć, że większość miast elfów to spirale. Składają się ze stożkowatych budynków, z których największy królewski pałac stoi po środku. Wokół każdego domu wije się spirala ścieżek, łącząca szczyty z podstawą. Co więcej, wszystkie budynki połączone są ze sobą licznymi mostami, zbudowanymi pod różnymi kątami, przez co wydaje się, że miasto stworzyła natura. Najznaczniejsze domy są najwyższe i znajdują się bardzo blisko centrum, pociętego ulicami miasta. Najwyższe budynki to zazwyczaj lądowiska dla powietrznych łodzi i barek oraz wieże zjadaczy lotosu. Całe miasto otacza okrągły, wysoki mur. Natomiast pomiędzy olbrzymimi wieżami znajdują się wspaniałe ogrody. Niebo znaczą symbole przeróżnych domów, jednak najwyżej zawsze sięga najwspanialszy i najbardziej zdobny znak rządzącego domu. Wyspa Ogród to niewielka wyspa otoczona zewsząd przez góry. Olbrzymi lodowaty szczyt to sławny ogród Yin. Wyspę porasta gęsta roślinność. Jest tu również bardzo dużo kwiatów lotosu, przede wszystkim błękitnych i srebrnych. Właśnie na tych roślinach opiera się magia elfów, dlatego też dom kryształowego lotosu jest tak potężny, wszak kontroluje zapas najwspanialszych kwiatów. Pozostałe domy również posiadają zapasy najwspanialszego z gatunku roślin. W samym środku wyspy stoi pałac, obok którego wznoszą się wspaniałe wieże zjadaczy lotosu. Pałac to centrum dystrybucji kwiatów. W głównej wieży znajdują się potężne lądowiska dla łodzi powietrznych. Otaczające wyspę góry obsypane są wieżami strażniczymi, które chronią ogród przed atakami.
W pałacu oraz w tych wieżach stacjonują gwardziści Lotosu. Wojsko. Armia elfów jest najbardziej wyszukana w całym świecie. Wieki spędzone na wojaczce sprawiły, że oddziały tej rasy są niezwykle niebezpieczne. Trzon każdej elfiej armii stanowi piechota, którą można podzielić na cztery grupy. Podstawą jednostką są miecznicy, do którego należą młodzi rekruci. W ten sposób dowódcy testują przydatność nowych wojowników. Miecznicy są dobrze wyposażeni, noszą zbroje płytowe i kolczugi oraz owalne tarcze i długie miecze. Drugą formacją w piechocie są łucznicy, wspierający inne jednostki. Noszą oni słabsze zbroje, są za to uzbrojeni w zabójczo długie łuki. Najliczniejszą formacją są dobrze opancerzeni włócznicy, wyposażeni w owalne tarcze i długie włócznie. Natomiast najlepszą jednostką są topornicy. Są oni lepiej uzbrojeni niż ich towarzysze, a do walki używają jednoręcznych lub dwuręcznych toporów. Wszyscy żołnierze piechoty zakładają również opończo w kolorze domu, któremu służą. Opończo wojowników domu kryształowego lotosu są białe i błękitne, domu Heliosa zielone i żółte, obsydianowego węża czerwone i czarne. Smokobójcy to kawaleria, która wchodzi w skład armii każdego domu. Elfy należące do tej jednostki dosiadają przerażających, dwunogich stworów, wiecznie pragnących walki i dzielą się na dwie formacje. Lżej uzbrojonych zwiadowców i ciężkich kopijników. Raczej kopijników. Ich pancerze i hełmy są bardziej ozdobione niż zbroje piechoty, ale noszą takie same symbole i barwy domów. Najczęściej spotykaną elitarną jednostką domu kryształowego lotosu to kryształowi rycerze i gwardia lotosu. Gwardia lotosu to specjalna jednostka, której członkowie przydzielani są dygnitarzom i dowódcom domu. Ci wojownicy uzbrojeni są w dwa długie miecze, którymi posługują się z zabójczą precyzją. W domu Heliosa można wyróżnić wiele specyficznych oddziałów, jednak tylko dwie formacje są często spotykane na polach bitwy. Strażniczki, płomieni i wojownicy słońca. Pierwsza z nich to elitarna jednostka, w skład której chodzą jedynie kobiety. Strażniczki płomienia są uzbrojone w mistyczne miecze Feniksa i zabójcze słoneczne sztylety. Jednak najlepszymi żołnierzami domu Heliosa są właśnie wojownicy słońca, którzy dowiedli swojej wartości w wielu bitwach. Posługują się ognistymi mieczami, wykutymi w wymiarze żywiołów oraz specjalnie wykonanymi długimi łukami, do których strzały naznaczone są runami ognia. Wzrost znaczenia domu obsydianowego węża zawdzięczany jest m.in. brutalności ich armii. Kiedy elitarna obsydianowa gwardia przystępuje do walki, ich groźne i mroczne dwuręcze ostrza niosą śmierć. Łatwo jest uwierzyć w legendy, które mówią, iż istnieje więź pomiędzy tymi wojownikami, a dawno zapomnianymi żołnierzami starożytnych. Magia. Zjadacze lotosu zawsze wspierali w bitwach armię tej rasy. Moc tego kwiatu elfy poznały przed wiekami. Odkryli, że zjedzenie niektórych odmian lotosu nie tylko zwiększa percepcję, ale również zapewnia niezwykłe zdolności, które zależą od rodzaju kwiatu. Dom kryształowego lotosu oparł swoją magię przede wszystkim na srebrnej i błękitnej odmianie kwiatu. Należące do niego zjadacze potrafią przywoływać tajemniczych, lodowych wojowników, którzy posługują się lodową bronią wykutą u zarania czasów. Czerwony lotos cieszy się największymi względami w domu Heliosa. Ten kwiat pozwala przywołać straszliwe córy Feniksa. Są to ponoć duchy zabitych wojowniczek, które powracają, by walczyć u boku swojego ludu. Dom obsydianowego węża wykorzystuje czarny lotos, który pozwala im m.in. przywoływać adamantowe golemy oraz rozgniatacze. Ci ostatni wynurzają się z ziemi i miotają w przeciwników olbrzymie głazy. I to tyle o elfach, tej rasie, przez której wszystko co złe pojawiło się w Chronopi, ale nie tylko w tym świecie. To był Wojtek z To Wszystko Wina Elfów. Dzięki Wam za słuchanie i do usłyszenia. Cześć.